Lukspaw wiodący producent ogrodzeń poszukuje pracowników na stanowiska spawaczy, montażystów ogrodzeń, operatorów maszyn do obróbki metalu, lakierników proszkowych, operatorów CNC. CV prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail możywomaopalukspaw.com.pl Przy szkole podstawowej nr 1 w Stomporkowie powstaje nowoczesna hala sportowa. Prace nad tym obiektem niemal zostały już zakończone. Zobaczcie jak się prezentuje. Nowy obiekt ma około 630 metrów powierzchni użytkowej i oprócz głównej płyty znajdzie się tam wiele udogodnień, m.in. sala sensoryczna, sala fitness, szatnie i pomieszczenia sanitarne, a na zewnątrz także siłownia pod chmurką. Koszt budowy to około 5,5 miliona zł, ale większość tej kwoty to środki zapewnione dzięki zewnętrznej dotacji. Jesteśmy na ukończeniu prac związanych z oddaniem do użytku sali gimnastycznej, która powstała przy szkole numer jeden z Pozyskaliśmy na ten cel ze środków rządowych 4,5 miliona złotych. Oczkiem w głowie, pani burmistrz, jest wspomniana sala integracji sensorycznej, która służyć będzie dzieciom z całej gminy, również tym zmagającym się z najróżniejszymi zaburzeniami. W Gminie Stomporków stawiamy na rozwój dzieci i młodzieży, także to już nasza kolejna sala do integracji sensorycznej z takiego prawdziwego zdarzenia. Posiadamy świetnych fachowców, którzy już niebawem właśnie w tej sali będą prowadzili zajęcia z dzieciaczkami, które potrzebują takiego wsparcia. Ale stawiamy też na sport, dlatego w ostatnim czasie wybudowaliśmy dwie sale gimnastyczne. I tam tutaj przy szkole nr 1 w Stomporkowie, ale też przy szkole w Krasnej posiadamy piękne obiekty sportowe w postaci boisk wielofunkcyjnych i dwóch kompleksów boisk w Stąporkowie, Niekłaniu i wielofunkcyjne boisko w Krasnej. Na terenie gminy Stąporku wprowadzimy gminne sekcje, m.in. sekcje koszykówki, piłki ręcznej. tam Ponad 60 osób uczestniczy w naszej sekcji. Mamy sekcję tenisa stołowego w Stąporkowie, Krasnej, Niekłaniu. Ponad setka dzieci należy do tej sekcji. I też ostatnio uruchomiliśmy sekcję pływacką. Na chwilę obecną mamy 100 osób zapisanych do tej sekcji. Ale też oczywiście króluje u nas piłka nożna i gmina Stąporków od lat finansuje dwa kluby sportowe. To jest Kamienna Wola i Klub Radiators, ale też współpracujemy z klubem Champions i od marca rozpoczynamy kolejną współpracę. I tutaj zachęcam dzieci i młodzież do brania, udziału w różnych rozgrywkach, ale też treningach, które finansuje gmina Stąporków. Sport to zdrowie i kładziemy właśnie duży nacisk na sport, naukę i kulturę. Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Kołodziej szczególną uwagę zwraca na nową siłownię, którą zamontowano w budynku Hali. Mamy tutaj e, siłownię wewnętrzną, będzie również e, siłownia zewnętrzna na zewnątrz budynku. Inwestujemy w młodzież, bo młodzież to nasz rozwój gminy. Jak widać, e, e, pozyskujemy i rozwijamy naszą gminę. Myślę, że to będzie e, dalej tendent rozwojowy dla miasta i gminy Stąporków. Hala po godzinach lekcyjnych ma być otwarta dla wszystkich mieszkańców, jej otwarcie planowane jest na marzec.